22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji kolektyw kulturalny What's the Noise zaprosił na dwudniowy festiwal do tarnobrzyskiej wozowni. Muzyczne wydarzenia z okazji Dnia Ziemi w Tarnobrzegu były już kiedyś organizowane, idea ta jednak zanikła. Po przerwie postanowił do niej wrócić Krzysztof Miśkiewicz i przyjaciele. Ten pomysł narodził się rok temu. Rok temu robiliśmy akcję sprzątania przy Wiśle plus koncert, a w tym roku postanowiliśmy zrobić dwudniowe wydarzenie muzyczne już bez sprzątania. Ja pragnę napomknąć jeszcze o takiej imprezie Dni Ziemi, która kiedyś była w dawnych latach organizowana. Była taka jedna na Fontannie. Pomysłodawcą był Jakub Palacz i przyjechał do nas zespół Czerwie i tam występowaliśmy na Fontannie. Były jakieś afterparty w klubie Końca nie widać. No i potem Krzysiu teraz wskrzesił tą ideę. Rok temu zrobiliśmy koncerty z okazji Dnia Ziemi, były bardzo udane i w tym roku postanowiliśmy zrobić jeszcze raz i to dubeltowo. Chcieliśmy zrobić różnorodną imprezę, właśnie żeby w piątek przyszli fani ciężkiego grania, a w sobotę żeby sobie odpoczęli przy dźwiękach reggae. Pierwszego dnia imprezy w wozowni zagrały zespoły wyróżniające się mocnymi brzmieniami, grające utwory z pogranicza metalu i hardcore, w tym m.in. znana już tarnobrzyskiej publiczności grupa Blindfold Dead. Na scenie zagrali również Heatseeker z Warszawy oraz dwa zespoły z Bielska-Białej, Moira oraz Bane of Mind. Drugiego dnia królowało reggae. Zaprezentowały się m.in. zespoły, które miały okazję już grać w Tarnobrzegu. Zespół Positive Thursday in Dub z Wrocławia. Grali w zeszłym roku, zachwycili nas swoją muzyką, postanowiliśmy ich zaprosić jeszcze raz. Grał też bardzo duży zespół Szaszamany i Szaszamani są z Gliwic bodajże, albo z Kędzierzyna-Koźla, tam jest taka ekipa śląska. Wspaniały zespół 13-osobowy z wspaniałymi wokalistkami na chłodkach. Tarnobrzeszanie chyba go znają, bo był na imprezie dla Ukrainy. Jak robiliśmy Tarnobrzeg Ukrainie, to Szaszamani u nas zagrali. Też wspaniały zespół Gang Bawarii, który występował w okolicy w Sandomierzu, wystąpił w Lapidarium chyba 5 lat temu albo 6, natomiast w Tarnobrzegu to będzie jego debiucik. Nie zabrakło lokalnych muzyków. Na scenie pojawił się także zespół Ganja Transformers. Impreza miała również akcent charytatywny. Przeprowadzona została zbiórka funduszy na rzecz Tarnobrzyskiego Schroniska dla Zwierząt u Machowiaków.